Chciałby pani zrobić kradzież, pani jest nienormalna! Ja też nie! Bo co, bo strzeliłam go ze szytem, sam się prosił. Co pokolenie to gorsze. Okej, boomer. Cześć! Dzisiaj na waszą prośbę Prawo Marcina ogląda serial Szkoła. Poprosiliście mnie, żebym przeanalizował, czy ci serialowi nauczyciele szanują prawa ucznia. Sprawdzimy to. Olek jest podekscytowany tym, że na lekcji pojawi się nowa nauczycielka w zastępstwie za Jolantę Żabińską. No? Wy sobie żartujecie! No co jest? Nie dość, że brak kultury, to jeszcze głupota? Na co czekacie? Wstawać! Czy to jest więzienie o zaostrzonym rygorze? Jakiś zakład karny, czy nie wiem, jednostka wojskowa Legii Cudzoziemskiej? Ce ne pas sens, coup de main! No chyba to jest szkoła. Po pierwsze, wydaje mi się, że jak nauczyciel wchodzi, to powinien się sam przywitać. Tak trochę to wynika z savoir vivre. No a po drugie, naprawdę, tresowanie dzieciaków to nie jest dobry sposób na wyrobienie sobie szacunku. Szczerze mówiąc, ja już od razu byłbym źle takiej nauczycielki nastawione. Dzień dobry. No jej. Dzień dobry. Co się tak patrzysz? Chcesz coś powiedzieć? No, a gdzie jest pani Żabińska? Pani Żabińska jest chora, a ja mam ważniejsze pytanie do ciebie. Na targu się wychowywałeś? No, wrzeszczysz jak przekupka jeszcze przez całą klasę. Nie wiem, kto was uczył zachowania się na lekcji. Nie wiem, dlaczego bycie przekupką czy kimś, kto handluje, miało być obelgą. Nauczyciel chyba powinien uczyć szacunku do wszystkich. Zresztą mam wrażenie, że w sklepach czy nawet na bazarach byłem obsługiwany przez mniejszych ludzi niż ta nauczycielka. Że zobaczcie, nie minęła minuta lekcji, a ta kobieta już dwa razy obraziła uczniów. No, zapowiada się naprawdę fatalnie. U mnie na lekcji najpierw się podnosi rękę i się czeka, aż ja pozwolę się wypowiedzieć, jasne? Słucham. Przepraszam. No już, już. Widzę, że macie za mało uwag w dzienniku, co? No, takie straszenie od początku to chyba jest najgorsza rzecz, którą może zrobić nauczyciel. Temat lekcji Jan Kochanowski, fraszki. Cisza! Kto to zrobił? Przyznać się. Przepraszam, wyrwało mi się. Jak to mówią, po dobrej fasolce pali dwa razy. Najpierw w ustach, a potem wiadomo już. Jak się nazywasz? Szumski Olek. Szumski Aleksander. Proszę do odpowiedzi. Dobra, był to straszny bezbek i potwornie cringe'owy żart, przyznaję. Ale ludzie, uczenie dziecka, że idzie odpowiadać za karę, bo się zachował źle, chociaż ten chłopak po prostu głupio zażartował, no... Każdy może nie mieć dobrego poczucia humoru, no ale uczenie go, że za to będzie musiał odpowiedzieć, pokazuje tylko tyle, że nauka jest czymś złym, no bo robimy to za karę. No tak jakby ktoś mnie pobił i potem dziwił się, że ja nie lubię być bity. No to tak samo działa. Jeżeli odpowiadam za karę, no to nie będę chciał odpowiadać, nie będę chciał przekazywać wiedzy. Nie taka jest funkcja odpowiedzi, czy w ogóle sprawdzania osiągnięć edukacyjnych. Proszę bardzo, który poeta wpłynął na twórczość Jana Kochanowskiego? Zwłaszcza widać to w pieśniach. Słucham. Wpłynął, tak? Wpłynął to pewnie Rybowicz. Albo Karpiński. Jakikolwiek inny, który umie pływać. Coś takiego. Widzę, że nie odrobiłeś zadania. Odrobiłem. Twoją wypowiedź oceniam na jeden, a jeśli nadal będziesz mi przeszkadzał w lekcji, to ponownie się tu spotkamy i zobaczymy, co jeszcze dostaniesz, tak? No, zdecydowanie nie była to dobra odpowiedź. Myślę, że... Żadne z tych pytań no, nie było po prostu wyczerpane. No, po prostu uczeń wybrał ciśnięcie beki zamiast odpowiedzi na merytoryczne pytania. Jak najbardziej to moim zdaniem może być ocenione na jedynkę. Ale pamiętajcie, nigdy nie można mieszać oceny z zachowania z oceną przedmiotową. A mam wrażenie, że nauczyciel w tym przypadku właśnie to zrobił. No, jedynki za bycie bezbekiem czy bycie trochę niegrzecznym jednak bym nie postawił. W zachowaniu nauczycielki najbardziej razi mnie to, że ona sobie postanowiła po prostu minąć przepisy. Domyślała się, że chłopak, który tak dobrze bawi się na lekcji, no ma taką formę ekspresji, nie będzie pewnie najlepiej nauczony i postanowiła ominąć tą taką sytuację, że nie można postawić przecież jedynki za złe zachowanie w taki sposób, że postawi mu jedynkę za zadanie merytorycznych pytań. I oczywiście niewiedzę można ocenić na jedynkę, ale nigdy nie powinno być to spowodowane zachowaniem na lekcji. O proszę! Już ma kolejny. Nie wiem, że się na stole nie siedzi, a mamusia nie uczyła, i tak go ma. Jeść. Zamkniętymi ustami, po co tak maskasz? A ty jak potrzebujesz atencji, poklasku, to do cyrku, wiesz? I nie śmiej się tak, bo twoje zachowanie to jest na uwagę w dzienniku. A za co? Za to się śmieje? A chociażby, ciekawe co się tak rozbawiło, że mi tutaj aż bębenki chcą pęknąć. Lubię się śmiać, no nie mogę. No ciekawe, czy będziesz się śmiać, jak ci dam uwagę do dziennika.
Jesteś nienormalna. Ona jest nienormalna. Nie wiem. Widzę, że nauczycielka nie odpuszcza. Nie wiem, czy to jest kwestia złego charakteru, czy wstała po prostu lewą nogą, ale czepia się wszystkich na korytarzu. Wydaje mi się, że w ogóle część takich zachowań, część takich przytyków można uznać za naruszanie dóbr osobistych i wtedy tej nauczycielce byłoby mniej do śmiechu, gdyby rodzic i uczeń postanowił na przykład wystąpić z takim pozwem. To przecież jest możliwe. Nasi bohaterowie postanowili nie godzić się na takie zachowanie nauczycielki i pójść do dyrektora. Jest to słuszne zachowanie, dlatego że dyrektor nadzoruje nauczyciela, jest to właściwa osoba, żeby pójść poskarżyć się na jakieś złe zachowania czy patologie w jego pracy, więc jak najbardziej jest to słuszna decyzja. Ale was dużo, no. Chodzimy, słucham, co się stało. Chodzimy do pani za sprawą pani Kopanowskiej. Jest ona bardzo stronnicza dla nas, niesprawiedliwa i nas dręczy. Coś konkretnego się wydarzyło? No możecie mi opowiedzieć? Ona cały czas na nas krzyczy, stawia uwagi jedynki, naprawdę, za byle co? Naprawdę za byle co. Ale co za byle co? No nie ma żadnego powodu? A może byliście trochę niegrzeczni, co? To już w ogóle jest pierwsza rzecz, której dyrektor nigdy nie powinien powiedzieć, bo dyrektor przecież ma obowiązek znać przepisy prawa. Ustawa o systemie oświaty jasno wskazuje, że oceniane mogą być osiągnięcia edukacyjne. Zachowanie to jest zupełnie oddzielna kwestia i ocena z zachowania i ocena z przedmiotu nie może mieć wpływu, więc tu już w ogóle błąd w myśleniu, nie można postawić jedynki za złe zachowanie. A może jak zwykle gadaliście na lekcji? Proszę, my się nawet boimy odezwać. Ja dostałem uwagę za to, że nie widziałem... Widzi pani? Nie zrozumiałem w ogóle pytania, które mi zadała podczas odpowiedzi przy tablicy. Dobra, tutaj trochę uczeń nagina fakty. Nigdy do niczego się nie przyznawaj. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. No bo sam wybrał jednak ciśnięcie beki zamiast udzielenie odpowiedzi na może nie najprostsze pytania, ale też nie jakieś bardzo skomplikowane. Druga sprawa, że no dalej, zaśmianie się jedynki postawić nie można, więc to, jak się zachował, nie powinno mieć wpływu na to, z jaką oceną wyszedł z tej lekcji. Słuchajcie, pani Kopanowska jest bardzo surową, tradycyjną nauczycielką. Ja rozumiem, że mogą wam się nie podobać jej metody wychowawcze. Jeszcze nie skończyłam i bez... Kurde. Rozumiem, że mogą wam się nie podobać jej metody wychowawcze, ale musicie umieć się dostosować. Pani Kopanowska będzie tu na zastępstwie do końca tygodnia, no to chyba wytrzymacie, co? No jak nie wytrzymamy, to popuścimy, tak? No i proszę. No i widzisz, Olo? No i widzisz? I twoje żenujące żarty są w stanie wyprowadzić z równowagi każdego. Ja się wcale nie dziwię, że pani Kopanowska się zdenerwowała. Wcale. No tutaj dyrektorka nie wykazała się zbyt dużą wyrozumiałością. Dobrze, że w ogóle chce się zająć tą sprawą. Miejmy nadzieję, że faktycznie się nią zajmie. Ale czepianie się słówek, kiedy uczniowie mają realny problem, no słowo kurde nie jest powszechnie uważane za jakieś obraźliwe. Wydaje mi się, że raczej warto zwrócić uwagę na sedno problemu, że uczniowie przyszli w konkretnej sprawie, a nie odwracać uwagę przez formę przekazu. Nie podoba mi się też to, no ale miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Cała Kopanowska nas naprawdę wszystkich dręczy, no. Pani Kopanowska. Wykończą mnie. Ktoś konkretnie? Coś się stało? Nie, nic się nie stało. Co pokolenie, to gorsze. Okej, boomer. Ja muszę z panią porozmawiać. Tak? Byli u mnie uczniowie i skarżyli się, że się pani boją. A nas skarżyć nie bali się, tak? A kto to taki odważny? To nie jest w tej chwili istotne, że strach nie jest najlepszą metodą wychowawczą. Pracuję w tym zawodzie od 30 lat i wiem, że uczeń, który boi się rozmawiać na lekcji, nie rozmawia. Wolałabym, żeby była pani bardziej wyrozumiała. Generalnie sama przyznała się do tego, że łamie wszystkie wartości swojego zawodu, wszelką etykę. Lepiej go zastraszyć, to trochę takie stalinowskie metody, jak z jakiegoś obozu pracy, jak z więzienia. Nie wiem, czy w ogóle można to nazwać wyrozumiałością, czy brakiem wyrozumiałości. To jest po prostu charakter osoby, która chyba nigdy z jakimikolwiek dziećmi, z młodzieżą nie powinna mieć nic wspólnego. No, myślę, że kolejne dni w szkole będą jeszcze ciekawsze. Tymczasem Olek Szumski przygotował kolejny dowcip dla surowej nauczycielki. Jaki ty? No, chyba nie jest to najlepszy pomysł. Myślę, że to nie załagodzi sytuacji. Myślę, że raczej w drugą stronę. Nie sądzę, żeby to poczucie humoru zostało podzielone przez tą panią, no chyba, że nagle przeszła przemianę po rozmowie w gabinecie dyrektora, ale nie wiem, raczej w to szczerze wątpię. Proszę stać, nie słyszę. Dzień dobry. Dziś kontynuacja tematu twórczość Jana Kochanowskiego. Cisza! Kto to zrobił? No, jeśli w tej chwili ktoś nie przyzna, cała klasa dostanie uwagi do dziennika. To już w ogóle totalna patologia.
nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. Uczeń, zarówno jeśli chodzi o ocenę zachowania, jak i ocenę przedmiotową, oceniany jest za swoje odpowiednio indywidualne zachowanie czy osiągnięcia edukacyjne. Tutaj jest próba jakaś zastraszenia. No, to nauczyciel musi wskazać, kto jest winny, wtedy go ukarać, a nie stosować metodę po prostu zastraszenia całej klasy. Absolutnie to nie może mieć miejsca i nie można nigdy takiej oceny zbiorowej wystawiać, no bo każdy odpowiada za siebie, a nie za jakąś zbiorowość. Dobrze, to ja chciałem spuścić z pani trochę powietrza. To gratuluję kolejnej oceny niedostatecznej. Jedynka za zachowanie, czyli wcześniej omijała przepisy, kręciła tak, że no nie dało się jej tego udowodnić, a teraz po prostu przyznała się, że nie zna prawa albo chce je wprost łamać. Pamiętajcie, powtórzę to jeszcze raz. Ocena z zachowania przedmiotu, dwie różne rzeczy. Może mu dać uwagę, może mu obniżyć zachowanie, niech robi co chce, ale zgodnie z prawem. No, myślę, że sama będzie mieć większy problem niż uczeń, bo widać, że sama się w niego pakuje, po prostu łamiąc prawo. Za nadaktywność. A cała klasa dostaje uwagi do dziennika. Ale to jest niesprawiedliwe. Powiedziała pani, że jeżeli się ktoś przyzna, przyznałem się, to im pani nie wpisze. Tak powiedziałam, ale i tak dostaniecie. Czy jeszcze nauczycielka nie dość, że złamała prawo, to postanowiła po prostu uczniów okłamać. Nauczyciel ma umacniać choćby zgodnie z kartą nauczyciela prawidłowe wzorce w swoich wychowankach. No a tutaj nauczyciel po prostu pokazuje, że najpierw uczniów zastraszy, no po prostu stalinowskimi metodami, żeby odpowiedzialność zbiorową kogoś zastosować, jeżeli ktoś się nie przyzna, może się przyzna wtedy osoba, która w ogóle nie jest winna, żeby reszta nie odpowiadała. No do takiej sytuacji czasami w szkole dochodzi. No a potem okazuje się, że jednak ma taki humor i ukaże wszystkich. No absurd i po prostu głupota. To nie mówię, że baba jest nienormalna. Nie rozumiesz, że matka mi nie kupi konsoli, jak zobaczy tą uwagę? W ogóle taka forma karania w sposób zbiorowy powoduje choćby przemoc, bo taki uczeń będzie potem prześladowany przez klasę. To jest kolejna forma przemocy nauczyciela, aby po prostu zmusić ucznia do posłuszeństwa. Czyli po prostu napuścimy na niego resztę klasy, która będzie ponosiła konsekwencje za jego zachowanie. No jest to po prostu kuriozalna metoda wychowawcza. No mam nadzieję, że ta pani do końca odcinka nie wytrwa na swoim etacie i stanowisku. Jeszcze raz cię usłyszę, to pójdziemy do pani dyrektor. Jezu, to za głupia baba. Chyba mi go ktoś ukradł. No, ukradł mi ktoś. Nie no, nie widzę. Ojeju, jak mi przykro. A ty? Co ja? Ukradłeś mi portfel, tak? Bo pani żartuje. Jak ty się do mnie zwracasz? Gdzieś on to cały czas ze mną siedział. No właśnie. Teraz przesadziłeś, idziemy do pani dyrektor. Pani jest nienormalna. Kolejna odklejka nauczycielki, która zapomniała, że w Polsce panuje coś takiego jak zasada domniemania niewinności. I to temu chłopcu trzeba by udowodnić, że ukradł portfel, a nie on musi się tłumaczyć i jaśnie pani wyjaśniać, że popełnił tylko zbrodnię zaśmiania się, a nie ukradł jej portfela. To ona musi to wykazać. Co więcej, jeżeli ona oskarża go, nie mając na to żadnych dowodów, no kolejny raz narusza jego dobra osobiste. Kuriozalne. Nigdy się z czymś takim w szkole w ogóle nie spotkałem. Może dyrektorka stanie po dobrej stronie. Proszę pani, nigdy tego portfela na oczy nie widziałem. Olek, proszę cię, nie krzycz. Skąd pani wie, że to on? Jestem pewna. Od wczoraj zachowuje się tak, żeby mnie tylko wyprowadzić z równowagi. Jeszcze ci mało? Czy pani widziała, jak on kradnie? Nie, nie widziałam, ale ja jestem pewna. Proszę natychmiast zadzwonić po jego rodziców. Chwileczkę. Tak, to ja mam zostawić tego małego złodzieja. Tak, kto mi odda pieniądze? Proszę nie mówić tak do ucznia, skoro nie ma pani pewności, że to on. Obiecuję, że się tym zajmę. Nie może pani oskarżać ucznia, skoro pani nie jest pewna, że to on. Jestem pewna. Ale nie ma pani dowodów. Jestem pewna, że to ten chłopiec. Co w ogóle trzeba mieć w głowie, żeby zanim się poszuka portfela, sprawdzi dokładnie, gdzie on może być, albo na przykład zapyta się, czy ktoś go nie widział, oskarżyć zupełnie niewinną osobę. No, nazywanie kogoś złodziejem może być nie tylko naruszeniem dóbr osobistych, ale może też stanowić przestępstwo. No i tu należy się pochwała dla dyrektorki, która zna prawo i doskonale wie, że to komuś trzeba udowodnić winę, a nie w drugą stronę. No, ostudziła tutaj trochę jej zapędy. To ja może poproszę do odpowiedzi... Karolina Szumska. Ty jesteś siostrą tego Olka, tego złodzieja, tak? Słucham? Olek nie jest złodziejem. O, widzę, że z wiedzą u ciebie krucho. Transcendentny wymiar postaci Giordana Bruna w wierszu Czesława Miłosza. Słucham. Słucham. Głucha jesteś? To wiesz czy nie wiesz? Nie wiem. Siadaj niedostateczny. Powtórz swojemu bratu, że nie daruję mu tej kradzieży portfela. No, dziecinne zachowanie, taki trochę kodeks Hammurabiego. Nawet gdyby ten chłopak faktycznie ukradł jej portfel, to w żaden sposób jego siostra nie ponosi za to odpowiedzialności. No i co więcej, nie można stosować, kolejny raz to powtórzę, jedynki z przedmiotu jako represji. Tutaj pytanie chyba tak miało zabrzmieć, że ono było trudne.
Chociaż pewnie to należy do wiedzy z języka polskiego, no ale widać tutaj, że scenarzysta określił to w taki sposób, żeby było to pytanie, które nie będzie w stanie uczeń odpowiedzieć. Absolutnie też takich pytań nie powinno się zadawać, no wydaje mi się, że jeżeli uczeń nie rozumie w ogóle pytania, to jest to troszeczkę klęska nauczyciela. Nauczycielka na zastępstwie, która tak naprawdę nic pewnie tych uczniów nie zdążyła nauczyć, panoszy się i stara się wprowadzać swoje rządy. Miejmy nadzieję, że one niedługo się już zakończą, bo sam już mam jej naprawdę dość. Gdzie to załatwić? Co? Ale jak ty to w ogóle chcesz zrobić? Nie wiem, przeproszę ją, pobłagam, musi się udać. Dobra, okej. Okay. Nie, nie okej. Okay. Absolutnie nie powinniście nigdy przepraszać za to, czego nie zrobiliście. No właśnie taka przemoc w szkole powoduje, że potem ludzie przyznają się do czegoś, czego nie zrobili. Widzicie, do jakich absurdów doprowadza taka sytuacja. A niestety takie sytuacje mają często miejsce w szkole, gdzie ktoś po prostu ze strachu, żeby ochronić swoich przyjaciół, bliskich czy siebie, przyzna się do czegoś, czego nie zrobił. No, trudno mi to w ogóle skomentować. Nie wierzę. Co ty tu robisz? Przyszedłem panią przeprosić, żeby nie nękała pani mojej siostry, ale nie mam tu szans. Słucham? Chciałbym pani wrobić w kradzież. Proszę sobie, tutaj mi się portfel zawinął w podszewkę. A jak ty się do mnie zwracasz? Nie będzie się pani przede mną tłumaczyć. Idę do pani dyrektor, ma pani przerąbane. I bardzo dobrze. W takiej sytuacji trzeba iść do dyrektora, wyszło kłamstwo. Miejmy nadzieję, że staną wyciągnięte konsekwencje. Ej, spokojnie, spokojnie, chłopaku. Kto? Pani Kopanowicz. Pani Kopanowska, tak? Tak, tak, pani Kopanowska. A dlaczego cię goni? O, jesteś smarkaczem. Pani Marto, bardzo proszę spokojnie. Słyszałam, że znalazła pani portfel. Tak, bo zawinął mi się w podszewkę. Jak ten gnojek się wobec mnie zwraca. Niech się pani opanuje. W naszej szkole nie nazywamy tak uczniów. Chciałby pani zrobić w kradzież, pani jest nienormalna. Jak ty śmiesz? A! Co pani... Och, no sama nauczycielka siebie zmiotła z planszy. No bo chyba trudniej o gorsze przewinienie dyscyplinarne niż uderzenie ucznia. To oczywiście... Powinna ona odpowiadać zgodnie z kartą nauczyciela. Taka osoba w ogóle nie powinna nie tylko pracować w tej szkole, ale w ogóle powinna zostać usunięta z zawodu, nie powinna w ogóle mieć prawa go wykonywania. No oprócz tego dochodzi tutaj odpowiedzialność karna. Uderzenie ucznia stanowi naruszenie jego, może stanowić naruszenie jego nietykalności cielesnej. Dlatego myślę, że sprawa się sama rozwiązała, chłopakowi chyba nic się nie stało. Przepraszam, poniosło mnie, ale słyszała pani, jak się on do mnie zwraca. Od zaraz. Nie będzie pani zastępować pani Żabińskiej. I informuję panią, że o wszystkim powiadomię kuratorium. Bo co, bo strzeliłam go zeszytem? Sam się prosił. Nauczyciel nie ma prawa uderzyć ucznia. To, co pani zrobiła, dyskwalifikuje panią jako pedagoga. Moja noga tu nigdy już nie postanie. Może pani zabrać rzeczy. I tak uważam, że dyrektorka wykazała się bardzo dużym spokojem. Sytuacja jest w ogóle kuriozalna, niedopuszczalna. Moim zdaniem ta nauczycielka popełniła nie tylko kilka czynów zabronionych, no ale po prostu pokazała, że nie ma żadnych predyspozycji do pracy w tym zawodzie. Naruszyła i przepisy prawa oświatowego, stawiając w ogóle niesłuszny sposób, nieprawidłowe oceny. Naruszyła przepisy dotyczące choćby nietykalności cielesnej. Naruszała też dobra osobiste. Szczerze mówiąc, dużo przepisów prawa na nią można by znaleźć. I szczerze mówiąc, dobrze, że uczciowie się od niej uwolnią. Mam nadzieję, że się nie pobili. O, Nikopanowska. Myślę, że to nie on byłby teraz u higienistki. Nie uwierzycie, ta baba walnęła mnie zeszytem w głowę. Co za fransa? Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze, wszystko, chociaż nie chciałbym dostać zeszytem w głowę drugi raz. Pani Kopanowska, od dzisiaj nie pracujesz w naszej szkole na zastępstwie. Naprawdę? Ale... No naprawdę, naprawdę. Jest, udało się, ta baba tutaj nie pracuje. Dobrze jej tak. Ostatecznie myślę, że warto było dostać tym zeszytem po głowie. W żadnej sytuacji nie warto być bitym. Uczeń absolutnie nie powinien nawet dopuścić myśli, że ktokolwiek może go uderzyć, czy w domu, czy w szkole. Ale sytuacja ostatecznie skończyła się dobrze. Nauczycielka na szczęście nie zrobiła jakiejś poważnej krzywdy uczniowi. I na szczęście, miejmy nadzieję, nie będzie pracować już w zawodzie. Dyrektorka akurat spisała się całkiem dobrze, chociaż popełniła parę błędów. I uważam, że gdyby nie to od początku przyzwolenie na jednak naruszanie prawa albo jego wprost łamanie, to byłoby znacznie lepiej. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich odcinków. Znajdźcie swoje prawa, subskrybujcie Prawo Marcina i dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy takie sytuacje, może nie aż tak bardzo jaskrawe, spotykały was kiedyś w szkole. Olek Szumski cieszy się, że został oczyszczony z zarzutów kradzieży, a Jolanta Żabińska wróciła do pracy. Olek, wszystko okej? Okay? Tak, moja głowa jest pancerna. I postanowiłam anulować oceny, które były wystawione podczas mojej nieobecności. Super! Yeah. No dobrze. Chcieliśmy panią ciepło przywitać. Tęskniłam się za waszymi żartami, ale Olek, nie rób tego więcej. No i właśnie widać też różnicę w tej relacji klasy z takim nauczycielem. Nieszkodliwy żart, trochę cringe'owy, trochę bezbecki, ale jeżeli nauczyciel się nie spina, podchodzi do ucznia jak do człowieka, który w młodym wieku robi czasem głupsze rzeczy niż mądrzejsze częściej może, to jest szanowany.
I ta relacja powoduje, że w ogóle da się w szkole żyć, da się pracować. Oczywiście bardzo dobrze, że takie oceny, które były nieprawidłowo wystawione, nie będą się liczyły do średniej, bo absolutnie nie powinny. Życzę Wam więcej takich nauczycieli jak ta pani, a mniej pań Kopanowskich czy Kopanowicz. Zresztą nie warto nawet pamiętać.